Cześć. Od roku korzystałam z abonamentu Cinema City, czyli usługi Cinema City Unlimited, i opowiem Wam o swoich wrażeniach, bo sama zastanawiam się nad tym, czy przedłużyć członkostwo, czy nie. Zabawa polega na tym, że kupujemy roczne członkostwo w klubie. To jest ten haczyk, że musimy się zobowiązać na cały rok i dzięki temu możemy chodzić do kina, ile tylko nam się podoba. Jeżeli masz ochotę dwa razy wybrać się na ten sam film, nikt nie będzie na ciebie o to zły, ani nie będzie krzywo patrzeć. Cena. Usługa kosztuje 46 zł, jeżeli wybieramy wszystkie kina poza kinami z Warszawy, lub 55 zł, jeżeli dochodzi do tego Warszawa. Jeżeli kupisz sobie abonament bez Warszawy i będziesz w Warszawie, będziesz miał ochotę wybrać się do kina, to płacisz 4 zł i wszystko jest tacy. W ramach tej usługi Unlimited jesteś jeszcze zaproszony na pokazy przedpremierowe i jest 10% zniżki w barze lub 25%, jeżeli jesteś w Unlimited od roku i dłużej. Ja mam wrażenie, że wiele osób nie chodzi do kina dlatego, że jest to zwyczajnie drogie. W weekend bilet potrafi kosztować 35 zł, to jest wysoka kwota. Normalnie jest chyba około 25 zł. I nie podoba mi się to, jak to wygląda, ale no niestety takie mamy realia. Więc jeżeli chodzisz do kina częściej niż dwa razy w miesiącu, to karta ci się po prostu zwróci. Jeśli o mnie chodzi, to byłam w kinie w zeszłym roku 32 razy. Ta liczba mnie zaskoczyła, bo były miesiące, kiedy w ogóle nie chodziłam do kina, mimo posiadania tej karty, ale okazało się, że zima mocno podwindowała moje statystyki, więc jestem sama bardzo zaskoczona. Karta też na pewno zmieniła moje nawyki, jeśli chodzi o chodzenie do kina. I zaraz o tym szerzej, tylko jeszcze ta kwota. 46 zł miesięcznie, dużo, niedużo. Z jednej strony dużo, a z drugiej strony to są 3 paczki fajek albo 3 kawy na mieście, więc zależy od tego, jaki mamy styl wydawania pieniędzy. Jeśli chodzi o moje nawyki kinowe, to zdarzyło mi się, że częściej dawałam szansę filmom, które po prostu odrzuciłabym normalnie. Jeśli miałam taki dzień, że nie wiedziałam, co robić, gdzieś się czekałam na jakieś teksty, które miałam napisać, klient nie dosłał mi materiałów, więc mój cały plan dnia się posypał. Po prostu patrzyłam, co jest w repertuarze i wybierałam pierwszy lepszy film na oślep. I często okazywał się fajnym zaskoczeniem. Z drugiej strony, jeśli jakiś film mnie nudził, to nie miałam problemu z tym, żeby po prostu z kina wyjść. A wcześniej, jeśli zapłaciłam za bilet, to zwyczajnie źle się z tym czułam. Zaczęłam też czasami chodzić do kina sama, nie czekając na towarzystwo, no bo różnie bywa, jeśli najdzie mnie na kino w poniedziałek o 12, to raczej ciężko, żeby moi znajomi też wtedy mieli ochotę na kino. I nie było to smutne doświadczenie, nawet zdarzyło mi się, że sama byłam na sali kinowej i spoko. Jakby ekstra. Teraz latem rzadziej chodzę do kina, więc z tej karty skorzystałam niewiele razy, pochodzę do darmowego kina plenerowego co wtorek i jest to spoko rozwiązanie. A jeśli chodzi o przedłużenie tej karty, to się poważnie zastanawiam, ponieważ wycofał się Monolith film z sieci Cinema City. Oni mieli bardzo dużo sensownych filmów. Jeśli ich nie będzie, to nie wiem, czy ta karta mi się opłaci. Po drugie, zastanawiam się, czy ilość abonamentów, które się wplątałam, nie rozmnożyła się za bardzo, bo jeśli policzymy Spotify, Netflix, wiadomo, w rodzince, ale no wciąż tutaj telefon, internet, robi się tylko dużo i trzeba się zastanowić, co jest dla ciebie fajniejsze, czy Netflix, Showmax, HBO Go, czy Cinema City Unlimited. Ja się waham między kartą a kupnem używanego telewizora i spędzaniem czasu przed Netflixem. To by było w zasadzie na tyle. Jeszcze chyba nie powiedziałam, jak się wyrabia tą kartę. Potrzebne jest nam zdjęcie paszportowe, karta jest imienna, wyrabia się ją szybko, składamy wniosek przez internet. No i powinniśmy ją dostać w ciągu 10 dni, ja ją dostałam po miesiącu, ale przez ten miesiąc można sobie wchodzić na bilet na maila, którego dostajemy z jakimś kodem. Więc to jest, opłaca się czy się nie opłaca, zależy od tego, jak często zamierzamy z kina korzystać. W zasadzie to tyle, mam nadzieję, że złapało ostrość, bo nie umiem w duble jeszcze.